A teraz Monika Bednarek i raz jeszcze prosimy pana mecenasa o wręczenie koperty. Tam jest to jedno nazwisko z trzech. Cóż ja mogę powiedzieć po takich przemówieniach, że jeszcze raz mogę powtórzyć, że mam ogromny zaszczyt prowadzić firmę, która dzisiaj zgromadziła tak zacnych gości i nominowanych. Proszę Państwa, Andrzej Wojciechowski zawsze marzył, żeby pracować w medium wolnym od nacisków polityków. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt wręczyć nagrodę dla dziennikarza dwudziestolecia, który stał się symbolem takiego niezależnego dziennikarstwa wolnego od nacisków polityków. Jest nim redaktor naczelny tygodnika Polityka Jerzy Baczyński. Osobą nominującą postać Jerzego Baczyńskiego. A zawsze jest przyjemnie wygrać, kiedy nasz kandydat wygrywa. I myślę, że to był bardzo trudny wybór. Jerzy Baczyński jest moim idolem, więc niewątpliwie to, że szef i redaktor naczelny Polityki dostał to wyróżnienie i tę nagrodę, jest czymś w pełni zasłużonym. Mówiąc poważnie, to jest bardzo dobry tygodnik, który faktycznie, tak jak przed chwilą Jerzy Baczyński powiedział, musiał przejść olbrzymią transformację od gazety, która była organem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, o czym trzeba pamiętać, do tygodnika, który jest rzeczywiście niezależny. Jerzy Baczyński jest takim człowiekiem, takim dziennikarzem i szefem takiej gazety, która ceni najlepsze dziennikarstwo, prawdziwe, jakościowe dziennikarstwo. Muszę powiedzieć, że redaktor Baczyński i Polityka rzeczywiście pasują do tej nagrody. Ta praca, która została wykonana, jest pracą gigantyczną, budowania rzeczywiście wzorców, takich najlepszych z możliwych. Jerzy Baczyński zasługuje, jest wybitnym dziennikarzem, robi fantastyczny tygodnik, ma świetnych dziennikarzy i dziennikarki także. A na koniec taki zaskakujący finał, bo redaktor Baczyński i Polityka nie była faworytem w tym wyścigu, ale bardzo ogromnie się cieszę z takiego właśnie werdyktu. Dla nas to było zawsze coś więcej niż tylko rodzaj pracy czy zatrudnienia. Myśmy przenieśli do nowej rzeczywistości takie trochę anachroniczne podejście do dziennikarstwa jako pewnej służby publicznej. I próbowaliśmy pogodzić ten koncept z warunkami rynkowymi. My musimy na rynku przetrwać, musimy być atrakcyjni, ale też nigdy nie przekroczyliśmy chyba takiej granicy pewnej tandety. I to jest coś, czego niesłychanie silnie pilnujemy. Staramy się tworzyć gazetę możliwie najwyższej jakości, a jednocześnie atrakcyjną dla czytelników. I przez te 20 lat nam się to udawało. No, chciałbym, żeby ten mój sukces dzisiejszy był też okazją do takiej pewnej może chwili refleksji dla kolegów, także kierujących różnymi mediami, że taka pogoń za krótkotrwałą czasem popularnością, nadmierne schlebianie naszemu wyobrażeniu o rynku, czy naszemu wyobrażeniu o słuchaczach, czytelnikach czy widzach, często prowadzi na manowce.